27. Przeprowadzono 27 prób terminacji SCP-096 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wszystkie przeprowadzone przez człowieka, którego uwolnił, doktora Danielsa. Daniels z kolei spędził te 6 miesięcy w celi. Podczas jego lepszych dni eskortowano go do przechowalni, żeby nadzorował próby terminacji, a potem z powrotem do swojej celi. Jego własna terminacja została odroczona, aby mógł przeprowadzić próbę zabicia SCP-096. Ale O5 tracą już cierpliwość. Dr Daniels to człowiek potępiony, ale jeśli on sobie nie poradzi, fundacja ma jeszcze wielu, którzy mogą wejść na jego miejsce. Pozostał mu miesiąc. Nieważne jakie będą wyniki, pod koniec tego miesiąca zostanie poddany terminacji. To jego ostatnie dni i próba pociągnięcia SCP-096 za sobą. Witajcie. W dzisiejszym filmie omówimy parę prób terminacji SCP-096, nieśmiałka, czyli potwornej istoty, która wchodzi w stan szału, jeśli ktokolwiek ujrzy jego twarz. Najprawdopodobniej nie ma żadnych limitów swoich zdolności, gdziekolwiek jesteś na świecie, jeśli zobaczysz jego twarz, czy to przez zdjęcie, czy w inny sposób, wiedz dobrze, że już nie żyjesz. Na początku przyjrzymy się paru nieoficjalnym próbom terminacji nieśmiałka, a na sam koniec zostawimy ostatnią oficjalną próbę zabicia go, którą wymyślił dr Daniels. Zapnijcie pasy, bo szykuje się naprawdę ciekawa walka. Ci z was, posiadający wystarczająco wysoki poziom upoważnienia, są zapewne świadomi, że po wydarzeniach z incydentu 096-1A, O5-1 nakazał terminację SCP-096. Miała być ona przeprowadzona przez pierwotnego głównego badacza 096, ale przeniesiono go do Komitetu do Spraw Etyki, jak to mówimy w Ośrodku 19. Od tego czasu O5-1 mianował mnie nowym szefem projektu, aby albo doprowadzić do jego terminacji, albo przynajmniej zneutralizować SCP-096. Zostałem również upoważniony do przeprowadzenia testów krzyżowych z innymi obiektami SCP. Obiekt: duże lustro. Rezultat testu: brak reakcji ze strony SCP-096 na lustro. Potwierdza to hipotezę, według której SCP-096 jest ślepy. Obiekt: spalarka. Rezultat: SCP-096 wszedł w stan furii i uciekł czym prędzej. Stan furii zakończył się wraz z opuszczeniem spalarki i osiągnięciem bezpieczeństwa. Wygląda na to, że SCP-096 wejdzie w stan furii, jeśli jego życie jest zagrożone, nawet jeśli jego twarz w tym czasie nie została wystawiona na wzrok innych osób. To trochę komplikuje sprawę. Obiekt: SCP-597, matka ich wszystkich. Obiekt jest wielką masą mięsną, posiadającą na sobie tysiące sutków. Obiekt zmusza wszystkie osoby w zasięgu wzroku do ssania z niej mleka, jednocześnie wchodząc w stan swoistego transu. Podczas przebiegu testu wszystkie uczestniczące osoby dostały opaski na oczy. SCP-096 został wprowadzony do pomieszczenia z SCP-597, na początku nie reagując na nią w ogóle. Po paru minutach zaczyna interesować się masą, wącha, szturcha, a co jakiś czas nawet liże jej fragmenty. W pewnym momencie zaczyna ssać za mlekiem, jednakże robi to w takim tempie, iż pozbawia matkę mleka w ciągu zaledwie paru sekund. SCP-096 ponawia ten proces parokrotnie, jednakże z każdym razem będąc coraz bardziej poirytowanym, gdyż 597 zdaje się go nie nasycać. Frustracja ta wzrasta w pewnym momencie do stopnia, w którym SCP-096 wchodzi w stan furii i atakuje drugi obiekt SCP. Większość pracowników obserwujących to zdarzenie złamało w tym momencie protokoły i rzuciła się na pomoc mamie. Większość z nich została wystawiona na widok twarzy SCP-096. Zginęło 18 członków personelu fundacji, a doktor przeprowadzający test wpadł w stan transu i poddał się efektowi SCP-597. Oddział MFO w ośrodku dał radę odwieźć SCP-096 poprzez pokazanie jego fotografii obecnemu w niedalekim pomieszczeniu członkowi klasy D. Po zabiciu klasy D, SCP-096 uspokoił się i dał się odeskortować do jego przechowalni. Obiekt: SCP-426. Jestem tosterem. Sprawiam, że ludzie uważają, że są mną. Rezultat: SCP-426 został umieszczony w celi SCP-096 na okres 2 miesięcy. Mimo że na początku nie było żadnych oczywistych reakcji SCP-096, oczywiście dlatego, że z nieśmiałkiem nie można nawiązać komunikacji werbalnej, z czasem jednak obiekt zaczął na niego wpływać, co było widoczne poprzez szereg niecodziennych zachowań. Wraz z upływem czasu SCP-096 zaczął przykuwać do mnie więcej uwagi, fizycznie badając mnie, wąchając, a nawet testując materiał, z którego jestem zrobiony, gryząc mnie.
Pod koniec drugiego miesiąca SCP-096 zaprzestał całkowicie podobnego do swoich zachowań i zaczął imitować zachowania 426, jak tylko mógł, siedząc w kanciastej, kwadratowej pozycji i naśladując wkładanie chleba do wyimaginowanych otworów na jego plecach. Jednakże, gdy członkowi klasy D pokazano fotografię SCP-096, ten wszedł w stan furii i zabił go. Po uspokojeniu się, SCP-096 wrócił do typowego dla siebie zachowania, wychodząc spod wpływu SCP-426. Notatka o 5.1. Dwa miesiące, a wy jedyne co zrobiliście, to sprawiliście, że ten dureń myślał, że jest tosterem? Pozwólcie, że wyrażę się jasno. Terminacja SCP-096 jest priorytetem. Neutralizacja to wyjście tylko, jeśli nie ma absolutnie żadnego sposobu na zabicie go. Macie pozwolenie na użycie keterów, jeśli potrzebujecie, po prostu macie to wykończyć. Obiekt SCP-106. Rezultat. Doprowadzono do spotkania SCP-106 i SCP-096 w jednym ośrodku. Podczas jednego z częstych wyłomów przechowawczych SCP-106 pokazano mu fotografię SCP-096 używając projektora. 106 wydał z siebie przerażoną wokalizację po zobaczeniu zdjęcia, po czym natychmiastowo zniknął wewnątrz swojego wymiaru łzowego. 096 podbiegł do ostatniej znanej lokalizacji 106 i czekał. Staruszek w pewnym momencie próbował pochwycić nieśmiałka i porwać go do wymiaru łzowego. Ten jednak zdążył go pożreć, zanim miał ku temu okazję. W ciągu paru sekund korozyjne płyny zaczęły się przeżerać przez SCP-096 i staruszek wyrwał się z jego brzucha, niemalże rozrywając kreaturę w pół. W tym osłabionym stanie SCP-106 był w końcu w stanie zaciągnąć 096 do wymiaru łzowego. Oboje wydobyli się z niego dopiero 27 godzin później. 096 był cały pokryty czarną mazią, cały poraniony, jęcząc bezradnie i płacząc w dłonie. 106 miał na twarzy ten sam wesoły, nonszalancki uśmiech, który przywdziewał za każdym razem, gdy się nasycił. Oba SCP udało się odeskortować do ich cel przechowawczych. SCP-096 zdaje się, że doszedł do siebie i fizycznie, i psychicznie po spotkaniu ze staruszkiem, jednak ponowne próby wystawienia ich na siebie nawzajem kończyły się niepowodzeniem. Nieśmiałek upadał za każdym razem z płaczem i w takim stanie pozostawał przez następne parę minut. 106 zdaje się być usatysfakcjonowany i więcej nie próbuje atakować. Obiekt SCP-198, kubek Joe'ego, który po wzięciu do dłoni przez człowieka wrasta w niego i sprawia, że zaczyna się wypełniać płynami wewnętrznymi danej osoby do momentu, w którym ta nie umrze. Obiekt SCP-198 postawiono w celi 096 za pomocą drona. SCP-096 pochylił się, by zbadać obiekt, a gdy go podniósł, ten przywarł do niego. Mimo że na początku 096 wydał okrzyk bólu, jego regeneracyjne zdolności szybko zanegowały efekt kubka. Nieśmiałek począł eksperymentować z kubkiem, odwracając go do góry nogami, po czym z jego środka zaczęła wypływać substancja, która była połączeniem kału, ejakulatu i lubrykantu. Cela zaczęła się wypełniać tą substancją do momentu, w którym jej poziom prawie osiągnął sufitu, w którym to momencie SCP-096 nie mógł unieść kubka już wyżej, a ten przestał produkować maź. Obiekt SCP-1566, koszulka darmowe przytulasy, która po założeniu zmusza ludzi do przytulenia się, a osoba nosząca ją z ogromną siłą miażdży osobę przytulaną, zabijając ją. Rezultat: członkowi klasy D nakazano założenie SCP-1566, następnie pokazano mu zdjęcie SCP-096. Ten przełamał zabezpieczenia swojej celi, przy czym porozlewał wszędzie dookoła wcześniej wspomnianą substancję i dobiegł do celi z klasą D. Zauważając go, SCP-096 wyszedł ze stanu furii i przytulił członka klasy D, a ten odwzajemnił uścisk ze wzmocnioną siłą, łamiąc nieśmiałkowi wszystkie żebra i nadziewając na nie jego organy wewnętrzne. Najwidoczniej zabiło to SCP-096 na tyle długo, aby mógł opaść z uścisku klasy D na ziemię, jednak prędko się zregenerował i znów go przytulił. Powtarzało się to przez 6 godzin, póki nie zdecydowano na terminację klasy D. Jak widzimy, żadne z dotychczasowych sposobów na terminację SCP-096 nie powiodły się. Nie zamierzam narażać więcej personelu na utratę życia przy tym czymś. Na chwilę obecną wstrzymuję testy mające na celu terminację SCP-096. Ale spokojnie, wrócimy do tego. O5.1. Zadziałało? 682 oskurował 096, a następnie rozpuścił jego mięso kwasem. Kości nie uległy jednak przemianom. To dość zdumiewające. Ta, on jest prawdziwie cudowny. Może mógłbyś potraktować to z nieco większą powagą? Wiesz, że mnie zabiją, kiedy w końcu nam się uda, nie? Myślę, że odrobina sarkazmu to niewielka cena za moje zdrowie psychiczne. Zabiłeś setki ludzi, a to są tego konsekwencje. Ja nikogo nie zabiłem. To coś ich zabiło. Ja tylko pokazałem wam,
że to możliwe. Trochę schodzimy z tematu. W porządku. Czekaj. Rzeźba. O czym ty mówisz? Powiedziałeś, że jego kości są nadal nieruszone. Na łamaniu kości najlepiej zna się 173. Chcesz poddać testowi krzyżowemu obiekt, na który trzeba patrzeć, z obiektem, na który nie można patrzeć. Sama logistyka byłaby... Uważasz, że to zły pomysł? Uważam, że większość z tego, co mówisz, to złe pomysły. Ale ten może być jednym z bardziej obiecujących. Atmosfera w sali konferencyjnej była wręcz namacalna, gdy dr Daniels przedstawił rezultaty terminacji 096 z pomocą 173. Czuł na swojej skórze wzrok innych naukowców i agentów, ich nienawiść kierowaną wprost na niego. Ale on już nie miał nic do stracenia, więc tylko cofnął się i zaczął opowiadać, wyświetlając na ścianie za nim odpowiednie zdjęcia. Opowiedział o teście za SCP-682, nieudanym. Pokazuje zdjęcia siedzącego tyłem 096, oskurowanego i z dymiącymi pozostałościami po mięsie. Mówi, że mimo że za każdym razem kości pozostawały nienaruszone, nie poddawali się. Próbowali przedrzeć je przez czaszkę 096 z użyciem wiertła, jednak to złamało się. Kolejne zdjęcie, pęknięte wiertło. Panowie, SCP-173 został wystawiony na działanie SCP-096 i z powodzeniem połamał mu kręgosłup na dwie części między czwartym a piątym kręgiem. Obraz dziury rozciętej z boku metalowej ściany pojawia się na ekranie za doktorem Danielsem. Oczywiście po 5 godzinach od złamania karku sprawy potoczyły się trochę niezgodnie z planem, ale udało nam się to naprawić w miarę szybko. A teraz jesteście o krok bliżej, aby móc mnie ukarać. Gratulacje. Nikt jednak się nie zaśmiał. Trzymajcie go! Doktor Daniels krzyknął na agentów z pobliskiego pokoju obserwacyjnego, gdy podłączali rurę do złamanych i otwartych kości. Szpik SCP-096 rozlał się nieco wokół krawędzi rur, gdy zaczepiona dysza została zatrzaśnięta na miejscu. SCP-096 krzyczał i wymachiwał całym ciałem, gdy rura zaczęła pompować kwas fluorowodorowy bezpośrednio do jego ciała i jamy mózgu potwora. Kwas wypływał z pyska stworzenia, a worek, który umieścili na jego głowie, dymił, nim całkowicie się rozpuścił. Twarz stwora, jednocześnie przerażająca i pełna bólu, topiła się na ich oczach. Próby trzymania go przez agentów teraz już kompletnie spełzły na niczym. Wyciągnął ręce w górę, aby zakryć topniejącą twarz. Twarz, na którą wszyscy właśnie spojrzeli. Głos z przeciwnej strony pokoju, należący do jednego z agentów wokół SCP-173, krzyknął. Mrugam! Potem bulgoczący krzyk wydobywa się z gardła SCP-096. Stopniowo zwiększał ton i głośność, aż stał się ogłuszającym piskiem. Agenci puścili go i stanęli pod ścianą. Inni agenci podeszli bliżej i wycelowali w niego broń. Skóra potwora zaczęła się zlewać w kałuże na podłodze. Jego jelita rozerwały się i kwas wytrysnął małym strumieniem. Personel miał ochronę twarzy przed kwasem, jednak nic nie chroniło ich przed jego twarzą. SCP-096 opuścił ręce na boki, spojrzał na jednego z agentów, wyciągnął dłonie i zaczął biec. Wszyscy otworzyli ogień. Po raz pierwszy, ale może i już ostatni, pociski zatopiły się w ciele i kościach tej istoty. Pierwsza salwa roztrzaskała kości kołnierza i rzuciła potwora na plecy. Próbował wstać, ale ogień trwał. Strzelali metodycznie w górę i dół jego ciała, począwszy od nóg, a skończywszy na strzaskanej, rozpuszczającej się głowie. Kiedy skończyli, nie pozostało nic poza kałużą kwasu, krwi i furii. Zaczęła powoli rozlewać się po podłodze. Głos zawołał ponownie. Mrugam! Agenci u boku doktora Danielsa złapali go za ramiona. Trzeci założył mu kajdanki i tak wyprowadzili go z pokoju.